Ewa kazała podać rachunek i zapłaciła należność, zmieniwszy tysiąc franków. Rzeczy miała mało i wszystkie prawie w walizce. W kilkanaście minut była gotowa. Stary tragarz zjechał z nią windą i poniósł walizkę na plecach. Szła za nim w deszczu w szarugę, lekce sobie ważąc wszystko, co się dzieje. Czuła jedno, że dobrze robi, uciekając od szczerbica. Gdyby nawet nie chciała, musi. Cóż pocznie za sobą? Gdyby tu została, Szczerbic by ją zwyciężył. Zwyciężyłby na pewno. Miły, słodki, biedny Szczerbic. Jeszcze przed sobą widziała jego oczy dzikie, zbielałe, obłąkane. Jeszcze miotały się przed nią jego prześliczne białe ręce. Tak, teraz błąka się po swym pokoju, tłucze się z kąta w kąt, łamiąc te piękne białe ręce. Musiałaby ulec jego wariackim prośbom, gdyby tylko została w tej przeklętej nicei. Jakże można było nie widzieć, co to się dzieje, do czego to zmierza? Dawał pieniądze, a ona brała, podła wariatka. Któż to daje pieniądze za darmo? Któż za nic bierze pieniądze? Straszliwe słowo znowu przemknęło przez mózg w drganiach bólu. Ludzie, podli ludzie, ukuli na siebie kajdany i sami się w nie zakuwają. Można przejść przez najwstrętniejsze bagno I zostać czystą jak gronostaj Ale nie można wyjść czystą Z pomiędzy ludzkich sądów Ukamienują Koniecznie ukamienują O jak bezmierną łaskę Wyświadczył jej jaśniach Wyrwał ją z toni Wydźwignął z przepaści Wykupił z objęć szczerbica I cóż to za przedziwne zrządzenie losu ona wyrwała mu z ręki rewolwer, a on ją odwiódł od ślicznych ust szczerbica. Sam zaś nie jest niebezpieczny, o nie, gdyby nawet Łukasz zastał ich mieszkających w jednym hotelu, nie przerazi się. Zresztą ten jaśniaszek oświadczył, że kochać jej nie będzie. Szła szybko, coraz szybciej w te tropy za posłańcem. W pewnej chwili przypomniała sobie radosną myśl. Już nie jestem winna. Ani grosza Szczerbicowi, ani grosza, ani fenia. Przeciwnie, on mi jest winien. Czyż to nie cud? Co więcej, nie jestem winna i Jaśniachowi. Przeciwnie, jeszcze on mi jest winien, i to ile. W gruncie rzeczy nie wygrałam w Monte Carlo. To on tam wygrał. Zastanowiła ją ta dziwaczna myśl. Oto jak ciche widziadło ukazała się w oddali świątynia złotego cielca. Na skalę w Monte Carlo. Nie jesteś tak znowu bardzo zbrodnicza, świątyńko marzyła. Mnie nieszczęśliwej przyniosłaś wyzwoliny. Tragasz przynaglał do pośpiechu, gdyż syrena statku raz w raz rozlegała się, nękając wrzaskiem całą dzielnicę. Ewa pobiegła w kierunku budki kasiera. Było już późno, i kasjer, stary wiarus Rzeczypospolitej, z wymówkami i oficerskimi donsami, raczył wpisać na kartę nazwisko Ewy, sto razy dopytując się o nie i sto razy dziwując się, że takie nazwiska mogą egzystować na kontynencie europejskim. Nareszcie załatwiono wszelkie formalności. Ewa dostała się na pokład i umieściła swe rzeczy. Wskazano jej kajutę, gdzie miała mieć za towarzyszki dwie czarnookie i czarno odziane korsykanki. Jaśniach stał na pokładzie. Przybycie Ewy powitał obojętnym spojrzeniem, jak gdyby najnaturalniejsze i z dawna obmyślane zjawisko. W gumowym płaszczu i czapeczce podróżnej wyglądał jak zielony topielec, wydobyty przed chwilą z dna zatoki. Zapoznawszy się z Kajutą, Ewa wyszła do niego na pokład. W porcie było zimno i obmierzle. Wszystko zostało zalane błotem, czarne od rozmiękłego węgla i śliskie. Żelazne łańcuchy windy parowej wciąż jeszcze warczały i dzwoniły nieznośnie. Skrzynie towarów, padając na dno statku, wprawiały go w stan drżenia. Nareszcie odsunięto pomost, odczepiono statek. I wydawszy wiele gwizdań, syczeń i pomruków, puszczono w ruch maszyny. Długo Ewa zajęta była fizycznie tym, co się działo za statkiem, lawirowaniem wśród innych stateczków, galarów i parowców. Nareszcie ujrzała ze zdziwieniem, jak dwie latarnie strażnicze z prawej i lewej strony poczęły zbliżać się szybko do statku. Ujrzała morze, wzdłuż położone, ujrzała idące fale. Ciemne chmury zwisały nad ułanem morskim. Spała snem, w którego ciągu wie się o jawie słyszy i widzi wszystko. Około godziny trzeciej w nocy dało się słyszeć długotrwałe gwizdanie. Statek zbliżał się i wszedł wreszcie do portu Kalwi już na korsyce. Ktoś o tym mówił za portierą kajuty. Ewa zerwała się z szuflady i wyszła do sali, a stamtąd na pokład. Ewa szła przez pokład, oddając się coraz bardziej urokowi dzikiej na górach Amfory. Przypadkiem rzuciła oczyma w innym kierunku i spostrzegła Jaśniacha. Siedział sam na ławce wyższej części pokładu. Ręce jego leżały na balustradzie statku, płaszcz był rozpięty, czapka zdjęta z głowy. Ewa doznała ściśnienia serca na jego widok. Nie był to człowiek, lecz literalnie pajęczyna. Czaszka, zapadłe oczy, kości twarzy, wychudłe ręce. Teraz na tej twarzy wyschniętej i posępnej leżał nieruchomy uśmiech zachwytu. Bandos miał oczy wlepione w strażnicę na górach. Gdy Ewa podeszła bliżej, tylko przelotny i z widomą niechęcią rzucił na nią okiem. Po chwili mówił. Jakże pani się czuje? Nieźle. Panie, a co to zawierza? Ba, żebym to wiedział. Od czegóż pan jest jakiś tam pisarz? Od tego, żeby wydawcy mieli przecie co obdzierać. No dobrze, ale kto mógł wynieść na te straszliwe góry taką nową górę? Jakieś to musiały być morowce, pewnie jacy. Mniej zresztą byci w świecie Ligurowie, może Kartagińczycy, stamtąd z południa, może Rzymianie. Wszystko może, ale po co? A po to, żeby czatować na szanownych bliźnich, których się kocha jak siebie samego. Bliźni czasem skradał się pod te skały, albo plądrował w tych dolinach. Kto by tu mógł co ugryźć, którędy lądować. A jednak pchali się tutaj najrozmaitsi panowie wandale. Takich bym chciał zobaczyć. Ostgotowie, Grecy z Bizancjum, Frankowie, Saraceni, nie mówiąc nic o rozbójniczych frantach z Pizy, Lukki, a osobliwie z Genui. Ach, śliczna pani, cóż to za wieża. Ona jest może nawet tak piękna jak pani.